Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem z Back to School. Na początku powiedziałam, że taka seria będzie, a potem na Instagramie powiedziałam, że takiej serii jednak nie będzie. I teraz co? Zrobiłam odcinek z tej serii. Kobieta zmienna. No, ale stwierdziłam, że zrobię to dla was, bo bardzo mnie prosiliście o to, żebym nagrała chociaż haul albo coś w tym stylu, żebym po prostu, wiecie, zrobiła cokolwiek z tej serii Back to School, żeby na moim kanale, wiecie, właśnie się zrobiła już tak back to schoolowo. No, po prostu chodzi o powrót do szkoły, także stwierdziłam, że nie zrobię ani haulu zakupowego, ani nie zrobię, co jest w moim plecaku szkolnym, czyli coś, co do tej pory było jedynie na moim kanale z serii Back to School, tylko jakby może nie połączę, ale troszkę zmieszam, troszkę zmienię i zrobię coś, czego na moim kanale jeszcze nie było. Otóż to będzie organizacja mojego biurka. No, powiedzmy biurka, raczej komody, w której trzymam po prostu te wszystkie rzeczy, bo biurko jako tako nie jest biurkiem, w którym trzymam moje szkolne rzeczy, tylko raczej jakieś inne. No, ale mam po prostu taką komodę, w której trzymam szkolne rzeczy. Ale to mniejsza. No, także stwierdziłam, że to zmieszam i w tym odcinku pokażę wam zarówno rzeczy, które kupiłam, które miałam z wcześniejszych lat, pokażę wam moje książki, zeszyty, pokażę również torebkę i plecak, którą mam do szkoły, piórnik, także wszystko zobaczycie w tym odcinku, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Taka, wiecie, mieszanka. Jeżeli taki odcinek wam się spodoba i fajnie go przyjmiecie, to może nagram go też w przyszłym roku, zobaczymy, albo nagram więcej odcinków z serii Back to School, chociaż tak naprawdę jest już wrzesień i to nie jest już Back to School, tylko to jest już raczej Depression of School. No po prostu już mamy szkołę, także to już nie są żadne powroty ani nic w tym stylu, to już jest po prostu szkoła. Dobra, nieważne, bo się rozgadałam za bardzo na ten temat. Przechodzimy do tego wszystkiego, co chcę wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Zaczniemy, myślę, od torby i plecaka i piórnika, bo to są takie rzeczy, które już noszę ze sobą, których nie mam w szafkach, a to, co mam w szafkach, to oczywiście wam pokażę już właśnie w tej organizacji biurka. No. O, i myślę, że zacznę w pokazywaniu wam z tych pierwszych trzech rzeczy, czyli piórnika, torebki i plecaka. Zacznę od piórnika, bo jest taki malutki, w środku też są jakieś tam rzeczy. No i jeśli chodzi o piórnik, to jest to taki piórnik. Jestem pewna, że nie złapię na niego ostrości. A jednak, proszę bardzo, taki granatowy piórnik, taki jakby liście granatowo błękitne i tutaj mamy taki pomarańczowo-różowy napis z palmami i jakimś ptaszkiem, jakaś pewnie papuga czy coś. Time for vacation. No, także tak się prezentuje. Halo, ostrość. Tak się prezentuje ten piórnik. No i teraz co jest w środku? Ok, a więc pierwszą rzeczą, którą mam tutaj w tym piórniku, jest coś ciekawego. Wspominam zarówno o tym w zeszłym roku i wspomnę również w tym, bo uważam, że jest to coś cudownego. A więc jest to zakazany długopis. I ten zakazany długopis ma w sobie pewną tajemnicę. Z racji, że nie jest to zwykły długopis, czyli taki, jak nam dotychczas jest znany, tylko jest to taki magiczny długopis, który składa się z dwóch części, z niebieskiego długopisu oraz nakładki na ten długopis. No i po co w ogóle coś takiego jest, że długopis z nakładką? Otóż to ta nakładka jest na tyle luźna, że między białym długopisem a zieloną nakładką zmieści się również mała, tajemnicza karteczka, znana również jako ściąga. Po prostu każdy z nas wie, że czy w gimnazjum, chociaż teraz już gimnazjum nie istnieje, teraz są podstawówki, czy w podstawówce, czy w liceum są ciężkie okresy, w których totalnie nam się nie chce uczyć, bądź po prostu mamy do zaliczenia coś, co uważamy, że totalnie nam się w życiu nie przyda. No i wtedy ciężko wchodzi nam ta wiedza do głowy, dlatego tutaj z pomocą właśnie przychodzą długopisy marki Zakazany Długopis. No i co? Drukujemy sobie po prostu taką
malutką ściągę o danym wymiarze, bo pod taki długopis zmieści się cała kartka A4, jeżeli ustawimy odpowiednią wielkość i wydrukujemy szablon. Potem tą ściągę sobie oczywiście wycinamy i wkładamy ją pod taki długopis. Jeżeli chcecie kupić coś takiego, zanim wytłumaczę więcej rzeczy, to oczywiście znajdziecie je na stronce Zakazany Długopis, którą macie podlinkowaną na dole w opisie. No i co? Macie tam dostępne 3 warianty kolorystyczne. Taki śliczny różowy, taki niebieski i tegoroczna nowość, czyli zielony, w którym jestem oficjalnie totalnie zakochana. Także no, przepiękny kolorek, serio, śliczny, śliczny. Także macie 3 warianty kolorystyczne. No i co? Drukujecie sobie taką naszą tajemniczą karteczkę. Tutaj mam akurat przykładowy tekst, który po prostu podesłał mi Zakazany Długopis, żeby Wam zademonstrować, jak to wygląda. No i tutaj mamy taką po prostu karteczkę i tutaj, jak widzicie, wydaje mi się, że to są 4 albo 3,5 piksela. Po prostu zmieści się nam cała kartka A4 na taką ściągę. I teraz co? Bierzemy sobie taki długopis, nakładamy na niego naszą ściągę i zamykamy to naszą pokrywką. Pięknie tutaj, żeby nam się nic nie zgniotło, bo oczywiście musimy potem widzieć, co tu pisze. I sprawdzam, spisujemy z tego długopisu calutki, bez przejmowania się tym, czy nauczyciel patrzy, bez ciągłego zerkania na nauczyciela, czy on na pewno nas nie kontroluje. Po prostu piszemy cały spraw. No i taki tekst widzicie tylko wy, bo z odległości metra jest on już zupełnie niewidoczny. Także nawet jeżeli piszecie sprawdzian centralnie przed nauczycielem, to dla nauczyciela jest on totalnie niewidoczny. Także wierzcie mi lub nie, ale takie długopisy to jest totalne ułatwienie. Dla mnie jest to cudowne urządzenie i człowiek, który to wymyślił, naprawdę miał poukładane i wiedział, co robi i wiedział, jak ułatwia wszystkim życie. Także jeżeli chcecie skorzystać z takich długopisów, wejdźcie na stronkę Zakazany Długopis, która jest w opisie i zamówcie długopis już dziś. Także taki magiczny długopisik również znajduje się w moim piórniku. Przechodzimy dalej. Mam tutaj również 2 inne długopisy. Zwykły niebieski i powiem Wam, że to jest mój ulubiony długopis, jeśli chodzi o takie zwykłe pisanie. No i drugi to jest zwykły Peppermate Inkjoy. Bardzo znane długopisy. Myślę, że wiele osób się już z nimi spotkało. Kolejnymi rzeczami są 4 zakreślacze pastelowe. Wszystkie zakreślacze są z Tinta Unita i powiem Wam, że jest to firma, z której tak naprawdę jeszcze nigdy nie korzystałam i to jest mój pierwszy rok z tą firmą, a mam z niej no dość sporo rzeczy w tym roku, bo wydała piękną pastelową kolekcję. No i właśnie mam fioletowy, zielony, różowy i niebieski. Kolejną rzeczą są też karteczki samoprzylepne. Uwielbiam nimi, wiecie, zaznaczać sobie w książce, czy w zeszycie jakieś zadania domowe, czy strony, do których musimy wrócić na kolejnej lekcji. Tutaj mam również 2 ołówki, takie piękne różowe, jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. Następne są nożyczki, są to takie malutkie nożyczki z Tigera. Taki dosłownie maluteńki korektor, ale bardzo fajny. On już nie jest w myszce, tylko wiecie, w pisaku. Linijka taka, o Jezu, linijka 10-centymetrowa, też się przydawała. Taśma klejąca, ani razu się nie przydała. Temperówka, na razie ani razu się nie przydała, mam natemperowane ołówki. I gumka, również z tego Tinta Unita, przydała się już. No i to by były tak naprawdę wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Nie ma, jak widzicie, tego jakoś super dużo, ale w sumie to mi wystarcza ogólnie. Wydaje mi się, że to jest taka spoko ilość. Najczęściej na lekcjach po prostu korzystam z długopisu, jeżeli się pomylę, to ewentualnie biorę wtedy korektor, ale no, najczęściej te wszystkie rzeczy mi nie są aż tak potrzebne i korzystam tylko z jednej, czyli z długopisu na lekcji. No, ale mam te wszystkie rzeczy, tak wiecie, po prostu. Ja ogólnie zawsze lubiłam nosić
tak dużo rzeczy ze sobą po prostu. No i co, to tyle jeśli chodzi o piórnik i to co noszę w nim. Teraz przechodzimy do dwóch podstawowych rzeczy, które niestety muszę nosić, no bo gdzie trzymać moje wszystkie rzeczy. No i powiem wam, że przez ten pierwszy tydzień, gdzie mieliśmy tak naprawdę 3/4 lekcji, to było PSO, ile wiecie, takie lekcje organizacyjne, nosiłam taką oto torebkę z H&M-u. Ona jest naprawdę spora, powiem wam, że jestem mega zadowolona z pojemności tej torebki. Jest też bardzo wytrzymała, bo nieraz miałam dość ciężką tą torebkę, a ona się idealnie trzyma. Nie była też jakoś super droga, oczywiście nie jest to markowa torebka, zwykła sieciówkowa z H&M-u i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona, jest śliczna. No i bardzo, bardzo, bardzo fajna. Także taką torebkę nosiłam, ale już raczej od przyszłego tygodnia nie będę jej nosić, bo już wiecie, dojdą mi książki, także, bo na razie nosiłam same zeszyty. No, więc raczej już nie będę go nosiła, za to będę nosiła taki oto plecak, spinka, bo jakże z czego innego. Osoby, moi znajomi, wiecie, z poprzedniej szkoły wiedzą, że ja praktycznie zawsze mam plecak spinka. Ten plecak ma dwie komory. Moje wcześniejsze plecaki spinka miały trzy. Te mają dwie i super, serio, super, bo chciałam mieć właśnie dwie takie duże i jedną małą. Plecak śliczny, taki, wiecie, szaro-biały, taki, wiecie, taki przychodzący, jakby nie wiem jak to nazwać. No i właśnie z elementami neonowego różu, czyli bardzo popularnego koloru tego lata, tych wakacji. Po prostu neony podbiły świat w te wakacje, także fajnie, mi osobiście się mega podobają neony, także tak. No więc bardzo ładny plecaczek, bardzo polecam, Wiktoria Łącka. Zapraszam was na organizację mojego biurka. Okej, a więc jeśli chodzi o moje biurko, prezentuje się tak. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia skąd ono jest. Kupiłam je bardzo, bardzo dawno temu, bo zawsze jak robiłam remonty pokoju, to zawsze miałam te same meble, także mam je naprawdę od takiego młodszego dzieciństwa. Więc naprawdę te meble są stare i nie mam pojęcia skąd są. No i ogólnie mój pokój jest w trakcie remontu, znaczy remontu. Po prostu zmieniam niektóre części mojego pokoju, na przykład dywan, listwy i jakieś inne mniejsze elementy. Także jeżeli już ten remont się skończy, czyli pewnie tak za miesiąc, dwa miesiące, może troszkę dłużej, po prostu nagram dla was room tour. Na razie pokażę wam tak tylko z grubsza biurko, no i oczywiście całą tam komodę, które mam dla was do pokazania. Jeśli chodzi o moje biurko, to ono właśnie prezentuje się tak. Na górze tutaj praktycznie nic nie ma, tylko laptop. Telefon rzadko tutaj leży, po prostu teraz się ładuje, dlatego leży. Ramka tutaj taka ze zdjęciem z Martyną. Dostałam na urodziny, także sobie tutaj leży. No i taka lampka, oczywiście taka, wiecie, na biurko. Ona jest kupiona na Allegro. Tutaj aktywuje się ją po prostu takim kliknięcia, ma 3 stopnie jasności. No i tutaj też taki zamszowy fotel, który powiem wam, że mam od niedawna, bo tak właściwie przyszedł on dzisiaj, jak wy to oglądacie, no to mam już go troszkę, ale on dzisiaj przyszedł, jestem z niego mega zadowolona, ślicznie po prostu wygląda, jest przepięknie. No to tyle z biurka, co mam wam do pokazania. Teraz przechodzimy do komody, bo tutaj te wszystkie rzeczy nie są szkolne, tu nie trzymam jakichś szkolnych rzeczy, tutaj tak samo, także tu nie ma żadnych artykułów szkolnych, a idziemy do komody, w której te artykuły są. No i bum, jesteśmy. Tu jest cała komoda z szkolnymi rzeczami. W sumie nawet nie cała, bo te dwie szafki, one należą do toaletki. Tutaj trzymam jeszcze kosmetyki, ale te trzy dolne są już takie szkolne. Trzymam to wszystko w takich dwóch komodach. Tutaj akurat są jakieś inne rzeczy. Tutaj na górze też, no ale tak jak mówiłam, to są szkolne. No, na takich dwóch komodach. Komody też nie mam pojęcia skąd są, one są z tej samej firmy co reszta moich mebli. No i co, myślę, że przechodzimy do organizacji właśnie tej. Myślę, że zaczniemy od dolnej szuflady, bo tutaj są rzeczy, z których tak naprawdę najrzadziej korzystam. A więc co, tutaj w rogu jest taki zielony pojemniczek, w którym trzymam wszystkie jakieś karteczki, notesiki, właśnie karteczki samoprzylepne. Także tutaj są takie rzeczy organizacyjne. Tutaj mam wszystkie ołówki zebrane w jednym miejscu. Tutaj mamy jakieś
zakreślacze z wszystkich moich lat, czy to podstawówka, czy gimnazjum, czy teraz z liceum jakieś, wszystko, jak po prostu potrzebuję, to sięgam tutaj. Tutaj jeszcze w takim plastikowym pojemniczku mam takie cienkopisy z Bika, ale korzystam z nich coraz rzadziej, ponieważ teraz w tym roku kupiłam sobie zakreślacze z Peppermate, które pokażę Wam później, bo tutaj ich nie ma, no a więc z tych coraz rzadziej korzystam. Tutaj też taka organizacyjna przegródka, jak widzicie, jakieś spinacze, jakiś korektor, kalkulatory, temperówki, jakieś gumki i wiele, wiele innych rzeczy. Tutaj w tym dużym pudełeczku mam wszystkie moje z wszystkich lat, z przedszkola nawet są tutaj kredki i flamastry, z podstawówki, z gimnazjum, także już nie kupuję takich rzeczy, po prostu mam ich tysiące. Po prostu kiedyś jeszcze je tak ładnie składałam, że one były fajnie dopasowane i wiedziałam, które są z którego pojemniczka, ale teraz tutaj jest już totalna mieszanka i gdy naprawdę czegoś potrzebuję, to już biorę pierwszy lepszy marker czy kredkę, bo tutaj właśnie jest taka mieszanka markerów i kredek. Tutaj jakiś mój stary piórnik, który miałam w gimnazjum. Tutaj kredki akwarelowe. O, takie jakieś zwyczajne. Tutaj filc i w środku w tym filcu spakowana bibuła. No to są takie rzeczy, które zostały mi z podstawówki, z gimnazjum, których nie wyrzuciłam, bo mogą jeszcze mi się jakoś kiedyś przydać. Tutaj mam dwa takie podręczniki od angielskiego, do takiego, wiecie, jakby domowego uczenia się, tak wiem, mam super skarpetki tęczowe. Grama to nie drama, jest to jakby książka wydana przez taką panią, która prowadzi swój kanał na YouTube, także bardzo, bardzo Was zachęcam. No i właśnie uczy tam pani angielskiego, pokazuje jakieś takie rzeczy, które sprawiają Polakom trudności, których ciężko wyjść do głowy. No i teraz właśnie wypuściła książki o gramatyce, także bardzo, bardzo mi się to spodobało i podobno super przygotowują do matury z angielskiego, także myślę, że na pewno przeczytam. Tutaj też jakieś linijki, ekierki, kątomierze, to też wszystko mi zostało z wcześniejszych lat. Tutaj takie pianki, to też mi wszystko pozostawało. Bloki, tutaj mam też naklejki, wszystkie naklejki z Fandayboxów, których nie zużyłam. A tutaj też jakieś inne naklejki z Peleny, jakieś, jak dostałam, po prostu jak jakieś naklejki dostałam, to tutaj wszystko jest. No i właśnie bloki. I to by było wszystko, co mam właśnie tutaj w tej pierwszej dolnej szufladzie. Przechodzimy do drugiej, czyli do tutaj tej wyżej środkowej szuflady. Ok, a więc tak, po pierwsze tutaj z boku mamy różne dziwne rzeczy. Mamy takie malutkie płótna, no i tutaj właśnie jeszcze taką tablicę, bo kiedyś bardzo lubiłam, miałam takiego artystycznego Instagrama i bardzo dużo rzeczy po prostu tam wtedy robiłam i wtedy bardzo mnie to jarało. Teraz już mniej, wszystkie zdjęcia są pokasowane, bo jednak one nie były jakieś super, no ale kiedyś miałam. Tutaj też piłeczki ping-pongowe, nie wiem czemu, też właśnie kiedyś mi się przydawały do jakichś tam prac, no ale teraz już nie są potrzebne. Tutaj jakieś rzeczy do klejenia. Silver tape, zwykłe taśmy, kleje, tutaj wszystko do cięcia, samych nożyczek mam 4 pary, tutaj jakieś do wycinania, oczywiście dziurkacz, tutaj też są jakieś plastyczne rzeczy, nawet powiem Wam, że nie mam pojęcia co to jest, jakieś cienkopisy, markery, węgiel taki do szkicowania, no kiedyś mi bardzo jarały te takie, wiecie, plastyczne rzeczy, tutaj długopisy. Po prostu każdy długopis z naszego domu jest tutaj. Jak po prostu mama znajduje jakieś długopisy, to potem wszystkie są wkładane tutaj. I jak ktoś potrzebuje jakiegoś długopisu, to przychodzi tutaj i po prostu bierze, bo tych długopisów mam tutaj na tyle dużo, że chyba wystarczy nam do końca życia. Tutaj, Aro, proszę mi nie przeszkadzać i nie gryźć moich rzeczy. Tutaj też różne plastyczne rzeczy, to mi się przydawało bardzo w podstawówce. Wiem, że to wygląda jakby był totalny syf, ale jest to jednak jakoś tam poukładane. Tutaj widzicie jakieś wstążki, właśnie mulina, jakieś piórka, także tutaj jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Tutaj właśnie te zakreślacze, cienkopisy, o których Wam mówiłam, z Peppermate, bardzo, bardzo ładne kolory. Tutaj markery takie z Sharpie, też super markery, uwielbiam je, jak potrzebuję właśnie jakiegoś markera, to sięgam po te. W takim plastikowym pojemniczku cekiny.
Tutaj, co my tutaj mamy? Nawet nie wiem. A w tym koszyczku są literki do tej mojej tablicy, którą dostałam na urodziny. Tutaj pineski, igły, bo miałam jakieś tablicę korkową. Mam tutaj również jakiś kalendarz i dwie paczki pasteli, bo też z podstawówki mi wszystko zostało. W tym pojemniczku mamy wszystkie jakieś farby i pędzle. No i tutaj pompony, bo też kiedyś z mamą miałyśmy fazę i do wszystkiego przyszywałyśmy i przyklejałyśmy pompony. Teraz już to minęło i patrzcie, ile tych pomponów zostało. Tu jest po prostu cała paczka pomponów. Może kiedyś coś wymyślę z tego i zrobię coś fajnego, ciekawego. No ale nie mam pomysłu, więc to wszystko sobie tutaj leży. No i ostatnia szuflada, czyli szuflada szkolna, z której osobiście korzystam najczęściej. To tutaj mamy to wszystkie moje książki do szkoły, do klasy pierwszej liceum. No po prostu tego jest pełno. Może pokażę Wam tak z grubsza. Następnie mamy taki travel notes, taki notebook, pukapad i repetytorium gimnazjalisty z angielskiego. Jeszcze mi tutaj zostało, bo tam są wszystkie czasy fajnie opisane, więc myślę, że to może mi się przydać. Wszystkie moje szkolne zeszyty, pierwszego do ostatniego, każdy mój zeszyt. I w sumie myślę, że nie będę Wam tego pokazywać, bo wszystkie moje zeszyty są z Oxfordu, także no to nie jest nic nadzwyczajnego. Także wszystkie te małe zeszyty są z Oxfordu. Tutaj mam też jakiś kolorowy i pod spodem jest jeden jeszcze taki duży pukapad. No i to tak naprawdę wszystko, co mam tutaj w tej swojej organizacji biurka. To wszystkie moje szkolne rzeczy. Nie było tego jakoś super dużo, no ale myślę, że wszystko postarałam się Wam pokazać szybko, zwięźle, żeby się nie rozgadywać, ale żeby też, wiecie, było to jakieś ciekawe. No. Także tak. Jejku, powiem Wam, że trochę trwał ten film. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, że pokazałam Wam, co tutaj właśnie mam ze swoich rzeczy do szkoły. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i skomentujcie ten filmik. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii Back to School, czy w tym roku, czy może w przyszłym, czy zobaczymy kiedy. No jeżeli po prostu chcecie więcej odcinków o tematyce szkolnej, to oczywiście subskrybujcie kanał. No i co? Ja już nie mam nic więcej do powiedzenia, także dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do następnego i cześć!